wszystkich, ja jestem Vince, a to jest kolejny full game. Tak, to jest full game, ponieważ można to poznać po tytule, jak zawsze cudowny i wspaniały wstęp, który robię. No cóż. Ogólnie ostatnio było trochę zastojem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale wyjaśniłem to też trochę w ostatnim filmu. Piękny zwrot, pięknie, gratulacje. No ale mniejsza z tym, możemy przejść mniej więcej tak do rzeczy, co się tutaj dzieje. To jest ranked, oczywiście, bo full game są na rankedach, ponieważ, no, mówiłem to ostatnim razem. Boże, jestem jakiś, nie wiem, co się ze mną dzieje. W każdym razie, to jest ranked, aktualnie jestem w platynie 5, trochę coś tam się podziało, pozmieniało. No, niedużo ich gram, ale też wychodzą one raz bardziej, raz mniej, zobaczymy jak ten pójdzie. Ja jestem Dianą, ponieważ Diana bardzo dużo sprawia mi przyjemność do grania. Jakoś wybitnie mi się podoba rozgrywanie meczy i ludzie też nie wiedzą jak przeciwko niej grać, więc jest to dosyć łatwy pick. Jeżeli ktoś chce, moim zdaniem przynajmniej, jeżeli ktoś chce siebie wykierować gdzieś trochę wyżej, to Diana jest świetnym czempionem, ponieważ nikt jej nie zna tak naprawdę. My mamy w teamie tego oto Gravesa, który zajął mi AD Carry, bo chciałem mówić, napisałem, że AD Carry, bo się w ogóle nie spodziewałem, że dostanę topa. Tak, bo gram Diana na topie. Mamy Lux, Jhenny, Vi, całkiem sympatyczny team, nie wiem czy mogę coś o nim powiedzieć, nie jestem jakimś specjalnym komentatorem, wiem, że ten koleś ma duży pistolet, a ten koleś ma kuszę, więc pistolet wygrywa z kuszą, więc nie powinno być tak źle. O, co? No dobra. Tutaj będę przeciwko Vladimirowi. Nie jestem pewien, czy Diana jest dobra przeciwko Vladimirowi, na pewno jest lepsza niż Darius, którego się zastanawiałem nad wzięciem. No ale zobaczymy. Mamy Lee Sin w dżungli, Katarinę na midzie, Twitcha z Thrashem na botlane. Ogólnie botlane mnie nie interesuje, chociaż mam teleport, to może coś popatrzę. Ale jako top lane nie będę się przyjmować resztą drużyny przez połowę gry. A potem, kiedy już nafiduję Vladimira, zabijemy ich wszystkich. Taki jest mój plan. Zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiedziałem, że taki skin... Nie, istnieje, faktycznie, to był ten, który wszyscy się rzucili na przecenie, o mój Boże. Trzeba go kupić. Czemu się nie ładujemy do gry? Dobra, zrobię jakieś cięcie i będziemy się widzieć już w grze. No dobra, już jestem, naprawiałem przy okazji trochę... Co tu jest? Co to ma być? Ten kurs voice już mi zostanie? Wyłączę go. Chwila. Jakiś... zepsuta rzecz. The moon also oh my god, mam... Czy to jest reklama kurs voice'a? No, przepraszam bardzo, co to ma być? My eyes are open. Nie jestem pewien, czy to widać na nagraniu, ale mam tutaj... nakładkę. O, zniknęła. Jestem geniuszem, trzeba było klikać to nacisnąć. Perfekcyjnie. Nie wiem, czy też to widzicie, ale... moją ikoną jest Ignite. Co za piękna postać. Co to jest? Czemu kiedy zaczynam nagrywać full game, zaczynają się dziać jakieś dziwne losowe rzeczy? O mój Boże, jestem wspaniały. Mogę przybliżyć. A, czyli tak naprawdę wygląda Ignite. Wszystko jasne. Dobra. Lee Sin może inwajdować? Może inwajdować. Postawię mu tego trinketa. Niech nie będzie mu smutno. To trochę rozpraszające w sumie. Dobra. I lecimy. A nie patrzyłem na czat, ale przez chwilę to co zobaczyłem nie pokazało mi. Nie skomentuję tego. W każdym razie. To na pewno nie było nic ciekawego. Vladimir. Ja, w sumie to też jest champion, przeciwko któremu nie mam pojęcia jak się gra. On zabiera ci życie i cię zabija. Jakoś tak. Postaram się tutaj... Mój. O nie! O.
jest najgorszy. Okej. Raz. Dwa. I jeszcze jeden. Spokojnie. Trzy. Dobra. Jest trzecia minuta, więc jeżeli będę dalej puszować, to zaraz zostanę skankowany. My eyes are open. Tutaj waj coś się kręci. Nie jestem pewien, czy da się. Nie da się. Ale postawię mi trinketa, ona jest taka sympatyczna, że się lubię. Wezmę. Wziąłem Moonfall. Teraz czego nie biorę na trzecim poziomie, ale jakoś może mi się przydać w przypadku ganka ten slow. Jednak coś tam daje. Czy Vladimir las hituje? 15. Tak, las hituje. Cholera. Nie. Też się spodziewałem, że Lee będzie mnie gankować. O Jezu, nie zdecydowałem pokonać naraz. Masakra, mówię wam. Straszna sprawa. Dobra, odpalimy. Czego flaskę. I raz, no. Ten Vladimir dobrze las hituje, ma 4 razy więcej niż ja. Ale nie, ma tylko jednego. Mam dużo potek. Diana gram dosyć pasywnie na start. Ponieważ no, po szóstym się zaczyna cała magia. Jest dosyć spora grona takich postaci, które działają w ten sposób. No i cóż, nie wiem dlaczego on wziął Doran Shielda, ponieważ nie jestem agresywnym. Kata miała 4 poty. Ojej. Coś poszło nie tak. Bardzo podoba mi się ten emotikon, którego używa Janna. Raz, dwa. Raz, dwa. Okej, nie jestem pewien, czy Vlad będzie chciał. On ma Ignite? Nie, ma teleport. Trochę bezpieczny dla mnie. No jeszcze mam potki, mogę zostać na tej linii. Patrzę, że zaraz szósty. Spróbujemy go parasować jeszcze ciutkę. On się nie będzie. Mam wrażenie, że on się nie spodziewa, że będę w stanie go zabić. Ojej, nie wiem. Okej, dobra. I czekamy na szósty. Powinienem być w stanie. Dwaj ma czwarty. Chcę mi coś tu zrobić. Nie, nie, nie. Sorry. O! Jestem najgorszy. Nie, nie wyszło tak jak chciałem. Raz, dwa, trzy. Wejdzie, pójdziemy w ten sposób. I lecimy na bota. Dobra, raz, dwa. Wow, 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 wow. No okej, okay, dobra. To trochę pomogło. Dlatego
Tak patrzyłem, że tutaj, nie wiem, czy ja coś mówiłem, czy nie mówiłem, może ja strasznie nie ogarniam, co się dzieje ostatnimi dniami. Ogólnie teraz jestem dosyć chory, w sensie nie taki bardzo chory. Wróciłem z wycieczki, na jaką się wybrałem pod koniec roku Crossaway i jestem bardzo zmęczony. Po niej to był spływ kajakowy, który trwał 3 dni i był strasznie męczący. W sensie w sumie 2 dni miał męczące, ale... chodzącym idę. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy jesteśmy w stanie się bić z tym Gravesem? To 600 złota nam niewiele dało tak naprawdę teraz. Nie wiem, czy powinienem się bać Lissina. Dobra, nie trafiłem, nie cofać się. Raz, dwa, trzy. Dobra, on jakoś tak agresywnie wychodzi. O, nie ma mida. To trzeba uważać. Dobra, wrócił. Jak last hitach? Vladimir 59, 43. Dobra, jest to lepsze. Dobra, więcej go nie chcę pobić, bo on... On jakoś agresywnie gra, ja nie wiem czy... Dobra. Może być. Raz, dwa, trzy. Cacy. Dobra, jeżeli on się cofnął, to najprawdopodobniej ktoś tu jest. Albo ja po prostu jestem jakimś paralitykiem. Och, come on! Oh my god! Ach. Denerwują mnie takie sytuacje. Są irytujące. Dusk approaches. An enemy has been slain. Killing spree. An enemy has been slain. They could not break me. Jak to wygląda? Mam 48 lat hitu. Trochę żałośnie. U nich Twitch 71 do naszych 30. No ta gra, mimo że wygląda na to, że wygrywamy, to mam wrażenie, że... raczej w aktualnej chwili bardziej przegrywamy niż wygrywamy. Czy ja mogę cokolwiek zrobić? O, zabili Krajcie, który był DC. Co za koleś? Czemu on ma taki damage? Dobra, ja nie rozumiem tej postaci. Czy mogę się z nim bić? Mogę. A, mam bar, dobra. Wracaj do mnie. On ma 92 last hity, jak on to zrobił? O! Oj. Nie. Ja w ten sposób się nie bawię. Koleś ma mnie na kombo. Dlatego więc... wychylę się. Cofnę się po budki. Ale nie te budki, tylko te budki. I z jakiegoś powodu cofnąłem się teraz. Chwila, kto my jest u nich AP? Vlad, Katarina wystarczająco.
jest coś, coś... Nie, nie marnuję teleporta, dobra. Władimir, 10 poziom, 93 farmy. Będzie ciężko. Myślę teraz, co ja powinienem zrobić w tej sytuacji. Kiedy... Może wskoczę po prostu na bota? Nie, nie mogę wskoczyć na bota. Ja widzę tego. Zawsze kiedy pinguję, to oni wracają. Zawsze. Muszę patrzeć, co się dzieje. Zazwyczaj Diana szumi trochę lepiej. Dobra, nic nie zrobię z tym kolesiem tutaj, ale widzę, że nasz DC Graves dostaje... Kira. Może to będzie dobre, może to będzie złe. Chyba mam flipę. Ach. Holy crap. Te buty. To potrzebuję. O, Graves. Co ja mam powiedzieć? O, znowu go zabili. Kiedy DC. I cannot turn back. My eyes are open. Dobra, nie ma Władimira. Nie ma Gravesa. Ale to chyba nie działa dokładnie w ten sam sposób. Okej, co tam się dzieje? To, tam jest Lux, dobra. Mogę wykorzystać ten moment spokoju. Graves się stara. Widać, że chce wrócić. Oni pewnie po mnie idą. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Lux sobie dobrze radzi. Chociaż tyle. Nie mogę się bić z Władimirem. Dusk approaches. Dobra, on tam jest. Widzę go. Czemu do mnie dzwonią ludzie? Embrace the night. Wyłączę dźwięk. Okej. Okay. Już jestem. Mam wrażenie. Coś jest tam. Jestem grał w sypniach. Co ma być? Hmm.
się stało. Ta gra jest. Niewłaściwa, każdy. Nie ujawniam niewidzialnych. A. Nie wiem, co ja mam zrobić. Może jestem mało energiczny. Może dlatego, że jestem zmęczony. Na przemian ludzie się zabijają i giną, dostają DC i wracają. To nie ma sensu. No, co to ma być? Wracamy. Tutaj są ci goście. Oni będą chcieli mnie zabić. Jeżeli... No, to już dobra. Myślałem, że Twitchik może kryć w tych krzakach. To by było dosyć zabawne. Okej. Lecimy tam. Co się stało? Grace, CC? Spadam tam. Nie ma ucieczki. Naprawdę. Mówiłem, to zazwyczaj daje nam lepiej. Niż to, co widzicie tutaj. Oj. FPS. Wow, musi mieć mocny komputer. Nie wydaje mi się, by ten mecz był do wygrania, tak szczerze powiedziawszy. A może po prostu dlatego, że fiduję. Zginąłem tyle samo razy, co Graves, który dostaje ciągle DC. To chyba o czymś świadczy. Muszę... A wiem co powinienem zrobić. Muszę skorzystać z mojej starej taktyki, którą zacząłem stosować. Przez pewien czas, ona jest naprawdę dobra. Polega na tym, żeby dać się wykierować. Jest to świetny sposób, aby wygrywać gry. Dajesz się wykierować swojej drużynie. W sensie ta taktyka działa tylko wtedy, kiedy twoja drużyna wygrywa i nie aż wszystkich pozostałych. To może być jedna z tych. Co? Co tu się stało? Okej, okay. Policja zapukała do drzwi. Ojej. Budowany Twitch.
Biegnę. Jestem powolny. Jestem tutaj. Biję ich wszystkich. Gdzie jest reszta? Zginęła. Chyba znalazłem taktyka dawania się wykierować też nie będzie. I Janna, o mój Boże, the place. Jesteśmy w stanie ich powstrzymać, dawać. Dawać. Proszę Państwa, no spokojnie. Raz, dwa. Jest, coś się stało. Dobra. Chyba war. O. Cudownie. Wspaniale. Zadziałało. Nie mamy smoka. Genialne. Okej. Może teraz czas wsiąść jakiegoś turetę na przykład. O, tylko moja linia. To chyba przez to, że ja jestem Ignite'em. Ja mam wrażenie, że to jest powód. Tak. Zginęłem więcej razy niż Graves z DC. Ale raz zginąłem przez to, że on miał DC. O, dobra, mam już... Świetnie, mam wytłumaczenie na... Super sprawa. To jest całkiem spoko wydajanie, że kiedy rzucasz swój to światełko i ultujesz od razu na osobie, to jeżeli dolecisz do tej osoby przed trafieniem tego twojego Crescent Strike, to i tak odnawia ci się cooldown, jeżeli byś go trafił. Twitcher robi jakieś losowe rzeczy. Speedpushuje. Speedpushujące Evokery. Jej. A chyba mu się to uda. Raz, dwa, trzy. Gdzie on jest? O, tam jest. Okej, dobra. Znaleziony. Najlepszy był ten ult Grace, taki losowy, tak. No, może on poszedł tamtędy. Dobra. Możemy się bić. Lecimy. Kto się cofnął? Katarina. Dobra. Nie mam zoni. Nie mogę inicjować. Ups, ale mogę stąpić. Już jest Twitch. Cofnąć się, proszę Państwa. Ja to chciałem wziąć, ale w sumie Lux coś się przyda. Miałem wrażenie, że ona już miała blue, dlatego nie chciałem dać. Ale może było na wykończeniu. Co nie teraz było? Niewiele mogę zrobić w tej zonie. Zostaliśmy kompletnie zmiany. Nie wiem po co był engage w tym momencie. Lux nie trafił swojego combo. Więc...
Boże. Free flagi. Czy on przerwał robienie tego? Dosyć możliwe. O nie. Najgorzej. Oh my god. Gdzie on jest? They would not listen. Ale ja jestem świetny w tą grę. Nie zrobiłem nic, ale... Wygrywamy. Super sprawa. To jest... Moje filmy w swoisty sposób pokazują, że nie ma coś takiego, że zawsze dostajesz złą drużynę. Na przykład tutaj, tu idzie mnie zabić. Co ja robię? Idę w jego kierunku. Właśnie mnie zobaczył i zaczyna mnie gonić. O właśnie. Ja uciekam, spokojnie. O, przewidywalny koleś. Dobra, tego się nie spodziewałem. Asysty. Ja lepiej złożę coś. Ile ta Lux jest? 10-2. Leasing nas do szczytu 477. Dawaj. Leasing 2. Wow, nice. Zawsze gram w dżungli, mam mniej niż jeden z tego przedmiotu. Wierzę, że to jest jeden z kluczowych elementów grania w dżungli. Dobrze korzystać z tych staków. One mogą dać ci dużo przewagę. Uwaga, to jest. Wow. Widziałem się. Dalej. Nie jesteśmy w dobrej pozycji, nie mamy Gravesa przede wszystkim. Co? Czemu ona to zrobiła? Wow. Co się dzieje? Ale nasze miniony biorą ich bazę. Dosyć uczciwa wymiana. Czy naprawdę to się stanie? O Boże. To jest jakaś brązowa gra. Dobra. Lecimy. Teraz już jestem gotowy na wszystko. Mam jakieś losowe rzeczy, przedmioty. Flask. Super sprawa w late game'ie. Zatrzymajcie go! Jesteś ślepi ludzie. Okej. Zaraz go powstrzymać jakoś. Nie da się. My nie widzi?
widzieliśmy, kiedy oni zebrali barona. To nie jest baron, prawda? No, okej, dobra. Cacy. Kiedy jest baron? Dragon. A, nie mamy timera, no tak. Oni nas przetrzymują tutaj. No i tu mamy problem. I speak only truth. Solo queue. Mam wrażenie, że gry w silverze, w złocie czy w platynie dużo się od siebie nie różnią. Tutaj się trochę mniej flamują ludzie. Chociaż to się przeczy z niektórymi teoriami, że w platynie się właśnie najbardziej flamią. Może za mało gier zagrałem. They could not break me. O mój Boże, Zania! O! Tarcza, cokolwiek. What the heck? 3, 2, 1. LOL. My eyes are open. Okej. Dusk approaches. Ile mamy? 20 sekund, nie zdążymy. Czy my mamy tego grać wstecz normalnie w fightach? Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz. My teraz to strołujemy. Raz, dwa, trzy. Czy on nie został? Okej. Okay. Pięknie. Tak, tak wyglądają więcej gry w platynie. No cóż. Wyszło dosyć dobrze. Ale w każdym razie, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Może jestem teraz trochę inaczej niż zazwyczajnie się odzywam czy coś. Może jestem zmęczony, może... Nie wiem. Nie jestem pewien. Czasami bywa tak. Będę się, jak mówiłem, będę się starał wrzucać jeden full game, jeden random montaż tygodniowo. Zaczynam pracę, w sensie zaczynam. One trwają w sumie, mam wszystkie materiały, jakie potrzebuję. Powycinałem je i tak dalej do mojego kolejnego specjalnego montażu. Montażu? Nie jestem pewien, jak to się odmienia. Montażu chyba. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki wam wszystkim, do usłyszenia, do zobaczenia i ja się zmieniam.